Pochwalony Jezus Chrystus, mamy w końcu piątek. Dla niektórych to dobrze, dla niektórych gorzej, ale koniec tygodnia i przed nami weekend. Dzisiaj wspominamy świętego Franciszka z Asyżu i pamiętajmy, że jest pierwszy piątek miesiąca, a Ewangelia dzisiaj jest dosyć sroga. Biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły. To są słowa, które Pan Bóg kieruje do nas. My, którzy mamy codziennie Eucharystię, my, którzy doświadczamy tego, że Jezus pod postacią chleba i wina, to jest Jego ciało i krew, przychodzi do ciebie i przebywa w twoim domu, w twoim sercu. Ja, ksiądz, który mam go w ręku i to w moich dłoniach dokonuje się przeistoczenie. Biada tobie, bo doświadczasz tego wszystkiego, a się nie nawracasz. To są słowa, które Jezus pokazuje. Biada tobie Korozain, Betsaido, gdzie są różne cuda. Jezus chodzi, uzdrawia, uwalnia. Eucharystia na ziemi, Bóg prawdziwie obecny i się nie nawracasz. To dotyczy mnie. Mamy rozłamy, kłótnie pomiędzy sobą. Oskarżamy się w kościele, oskarżamy się we wspólnotach, nienawidzimy się w parafiach, między księżmi się nienawidzimy i nie znosimy. I tak dalej. To jest o nas. Pomiędzy wspólnotami dzisiaj katolickimi, pomiędzy wspólnotami w obrębie parafii. Czasami byśmy się pozabijali, gdyby to było możliwe. Gdyby to nie było karane, nie u Boga, ale więzieniem na ziemi. To jest nasza kondycja duchowa dzisiaj. Gadamy, oskarżamy się, plujemy na siebie. I co się dzieje? Idziemy do Eucharystii i się nic nie zmienia. Biada nam. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ja się mogę uderzyć w piersi i jestem też w tej grupie. I nie potrafię nic z tym zrobić. Tak funkcjonujemy. Potrzebujemy to usłyszeć, bo dalej Jezus mówi, a ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, miejsce, gdzie Pan Jezus tyle uzdrowień zrobił, tyle się wydarzyło, tyle nauczań było, a dzisiaj tam nikt nie mieszka. Nie ma tam żadnego mieszkańca. Możemy pójść zobaczyć to miasto, wybudowany kościół świętego Piotra i ruiny. I tak wygląda. Może to jest moje serce, jak Kafarnaum. Może ono tak wygląda dzisiaj. W tym rozdarciu pomiędzy obecnością Jezusa, cudami, które się dzieją, gdzie mamy Eucharystię, największy cud świata, gdzie uczestniczymy w rozgrzeszeniu, cudzie odpuszczenia grzechów. I mówimy, że to jest największy cud, a potem nic się nie zmienia. Dalej jesteśmy w nienawiści, w oskarżeniach, w obmawianiu siebie i w tym, że nie ustąpimy. Chore nasze serce. Boże, ratuj nas od tego. Pierwszy piątek miesiąca. Chcemy się z tym wszystkim zawierzyć sercu Pana Jezusa i to jedyne, co powiedzieć. Jezu, ufam Tobie. Ty możesz mnie z tego uratować, ale wolne serce, żeby dbać o to, żeby była w nas jasność, pomimo sytuacji, w których jesteśmy i które bardzo często są takie, że nie potrafimy z nich wyjść. Usłyszmy to biada. Może ja je dzisiaj usłyszę, żeby się nawrócić, żeby w końcu gdzieś coś pękło i być przegranym, bo w byciu przegranym na krzyżu jest zwycięstwo, ale tego nie chcemy przyjąć. Więc przeżegnajmy się teraz. Ten krzyż, który tak lubimy czynić, może przeniknie bardziej na nasze ciało i na nasze serce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trudna jest ta mowa i potrzebujemy dzisiaj, w ten piątek, z tym zostać. I pomódlmy się dalej teledyskiem Mocnych w Duchu. Pieśń ma tytuł Pasja. Tutaj kliknijmy, żeby pobyć pod krzyżem z Maryją, właśnie z tym, co mówi Pan Jezus. Ten, który na krzyżu przegrał i wygrał. Z Bogiem.